For English, enable CC. Potrzebujecie krzyżak PH1. Jakiś plastikowy element do podważenia obudowy. Łyżki do okon. Kompresor z wtyczką do normalnego gniazdka. Opony. Szczęśliwi posiadacze planetarki mogą oczywiście ją wykorzystać. Kładziemy monocykl tak, aby prawa strona była na górze. Podnosimy pedał. Odklejamy gumową osłonę i kładziemy ją klejem do góry, ponieważ będziemy ją później ponownie przyklejać. Odkręcamy i wyciągamy 5 dużych śrub. Obracamy urządzenie na drugą stronę i ponownie podnosimy pedał, odklejamy gumową osłonę i odkręcamy 5 dużych śrub. Dodatkowo odkręcamy i wyciągamy 4 małe śruby. Delikatnie odklejamy gumowy pad, aby go nie rozerwać. Odkręcamy i wyciągamy 4 śruby znajdujące się pod padem. Plastikowym elementem podważamy listwę LED, wypinamy zaczepę i odłączamy wtyczki. Odkręcamy 8 śrub znajdujących się pod listwami LED. Następnie podważamy plastikowym elementem łączenie zaznaczone na obudowie KS14. Przejeżdżamy wzdłuż obudowy, podważając kolejne zaczepy aż do samego końca, kiedy obudowa powinna odskoczyć sama. To samo wykonujemy po drugiej stronie obudowy. Otwieramy pedał i delikatnie podnosimy pokrywę, aby odłączyć dwa głośniki. Następnie odkładamy pokrywę na bok. Odłączamy dwa kable silnika. Możemy bez obaw odkleić piankowe separatory. Delikatnie wysuwamy koło, aby nie uszkodzić kabli silnika. Zamykamy pedał, odkręcamy nakrętkę wentyla i spuszczamy powietrze, dociskając oponę dla maksymalnego efektu. Przy pomocy łyżek ściągamy oponę, identycznie jak w KS16. Wymaga to trochę siły. Najlepiej jedną łyżką podważyć oponę, aby drugą przejechać po jej obwodzie. Wyciągamy dętkę, zaczynając od wentyla. Ściągamy oponę, wyginając ją. Przy pomocy ręcznika papierowego lub suchej szmatki oczyszczamy dokładnie felgę z wszelkiego pyłu. Tak samo przecieramy oponę w środku. Jest to ważne, ponieważ piasek może z czasem spowodować przetarcie dętki. Zakładamy oponę zgodnie z kierunkiem jazdy zaznaczonym na niej. Przy pomocy łyżek zakładamy oponę do połowy, zostawiając miejsce na dętkę. Dętkę także przecieramy i zakładamy tak, aby końcówka wentyla była przeciwna do kierunku jazdy. Pozwoli to uniknąć ocierania się wentyla o obudowę. Zakładanie rozpoczynamy od włożenia wentyla przez otwór w felgę. Zakładamy pozostałą część opony, wyginając ją w kierunku podłoża. Teraz już pójdzie z górki. Pompujemy powietrze zgodnie z zalecanym ciśnieniem na oponie. W oryginalnej oponie jest to około 3,5 bara. Przykręcamy nakrętkę wentyla i wsuwamy koło z powrotem do obudowy. Po przełożeniu w pierwszej kolejności kabli ustawiamy urządzenie pionowo, aby obudowa wsunęła się sama na swoje miejsce.
kładziemy urządzenie i w razie konieczności poprawiamy ułożenie kabli. Poczepinam je z powrotem. Wkręcamy z powrotem 5 dużych śrub przy pedale. Nakładamy pokrywę i przypinamy oba głośniki. Przekładamy przez pokrywę obie wtyczki LED i dociskamy zaczepy obudowy ze wszystkich stron. Wpinamy listwy LED, aby wtyczki nie schowały nam się podczas wkręcenia 8 śrub pod listwami. Warto posłużyć się tutaj śrubokrętem zamiast wkrętarką, ponieważ śruby te są bardzo delikatne. Wkładamy listwy LED na swoje miejsce, dociskając zatrzaski. Wkręcamy z powrotem 4 małe śruby, po czym naklejamy gumową osłonę. Następnie wkręcamy ostatnie 4 śruby z tej strony i naklejamy pad. Obracamy manocyk na drugą stronę i wkręcamy z powrotem 5 dużych śrub. Na koniec naklejamy gumową osłonę i sprawdzamy, czy wszystko działa. Dobra robota. Gratulacje.